Dzień dobry, cześć dziewczyny. Witam moje kochane babcie i nie babcie, bo wiem, że mamy różny przedział wiekowy. Słuchajcie, dzisiaj mam arcyciekawy temat. Tak jak niektóre tematy są dla kobiet i mężczyzn, to dzisiejszy temat jest wyłącznie dla kobiet i pewnie już pomału się, widząc to, co wisi koło mnie na kanapie, domyślacie, na jaki temat będzie nasz odcinek, ale ja i tak wam chciałam zadać zagadkę. Powiedzcie mi, kochane dziewczyny, co to jest? W młodości wabisz, w ciąży nie znosisz, potem nim karmisz, a całe życie nosisz. No, nie trudno zgadnąć, że to jest biust i to słowo nosisz jest przyporządkowane do nas kobiet, odkąd nam ten cud natury wyrósł, ale niestety to słowo nosisz w miarę upływu lat jest coraz cięższym noszeniem. Ponieważ jest to niezwykle istotne nie tylko dla naszego estetycznego wyglądu, ale również dla kręgosłupa czy mięśni, to ja chciałam dzisiaj porozmawiać z ekspertem właśnie od noszenia biustu. Mamy dzisiaj w studio panią Weronikę Lenarczyk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Która opowie nam właśnie, jak to nasze cudo nosić, prawda? Dokładnie tak. Weronika, bo jesteśmy po imieniu i tak się będę do niej zwracać, jest brafiterką, czyli trochę bardziej archaicznie mówiąc, niegdysiejszą gorseciarką. Dokładnie. Co prawda biustonoszy nie szyjesz, ale znasz się na nich. Dokładnie. Weronika zrobiła z tej swojej pasji również swoje zajęcie i zawód, można powiedzieć, bo od 5 lat prowadzi salon o pięknej nazwie Biustokracja w Warszawie na ulicy Żelaznej, do którego wszystkie babcie serdecznie zapraszam. A może nawet namówię na jakiś drobny rabat na hasło Mądra Babcia. Co ty na to? Jak najbardziej. Zacznijmy komercyjnie zatem. Tak, będzie jakiś rabat dla Mądrej Będzie Babci? Rabat. Będzie. Dziewczyny, dziękujemy bardzo. Już lubimy Weronikę. No dobra, ale oprócz tego, że nam się Weronika wkupiła zgodą na rabat, to zacznijmy i przejdźmy do zawartości naszych biustonoszy, bo bra fitting oznacza dopasowywanie stanika, tak? Otóż to, dokładnie. No dobra. I tym się zajmujesz. To chciałabym zapytać cię w pierwszej kolejności, bo jak już odpowiedziałam na pierwsze pytanie do ciebie, co to jest bra fitting, tak, to zadam ci drugą część tego pytania, czyli w czym nam może pomóc taka osoba jak ty, czyli brafiterka? Brafiterka, jakby mówiąc już, opisując ten zawód, no to jest przede wszystkim osoba, która właśnie ma za zadanie pomóc nam w znalezieniu tego prawidłowego rozmiaru, kroju, biorąc pod uwagę wiele czynników, na które my same możemy nie zwrócić uwagi. Na przykład, jak mamy umiejscowiony biust na klatce piersiowej, jaką mamy podstawę, szerokość biustu, konsystencję biustu, ale też takie elementy jak chociażby przebyte na przykład wypadki, jeżeli któreś żebro było złamane. To wszystkie czynniki dobra brafiterka powinna uwzględnić, szukając dla nas odpowiedniego kroju, rozmiaru przede wszystkim biustonosza. O właśnie, tutaj pojawił się za nami bardzo ładny kiermasz biustonoszy. Tak. Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie to są kpiny, a nie biustonosze, ponieważ sama jestem właścicielką okazałego biustu i to są dla mnie, w ogóle to jest dla mnie biżuteria, tak, nie mająca nic wspólnego z noszeniem. To są biustonosze zdecydowanie dedykowane biustom raczej bezproblemowym, młodym biustom. Takie konstrukcje raczej przy dojrzalszym, trochę cięższym, większym biuście no, sprawdzać się nie będą, ale myślę, że o tym jeszcze do tego dojdziemy. Ale dziewczyny, westchnijmy i popatrzmy sobie, tak, że tak też można, ale wróćmy do naszej rzeczywistości. Weronika, powiedz nam, jakie szkody może nam wyrządzić źle dobrany biustonosz? No niestety tych szkód jest całkiem sporo. Źle dobrany biustonosz będzie powodował przede wszystkim ból. Ból w różnych odcinkach. W odcinku szyjnym kręgosłupa, ramiona, chroniczny ból ramion. Kiedy dźwigamy przed sobą dość duży ciężar, to niestety może powodować, że
będziemy troszeczkę zamykały swoją postawę ciała, będziemy się trochę przygarbiały i to może w pewnym momencie rzutować na to, że my będziemy odczuwały cały czas nieustający ból w tych odcinkach, ale też źle dopasowany biustonosz poza odcinkiem ramion może powodować ból i dyskomfort w odcinku też pod pachą, tam gdzie mamy jeszcze tą naszą podstawę biustu, którą często gdzieś tam pomijamy, dobierając biustonosz, a ona powinna być umiejscowiona również w miserce. Dobrze dopasowany biustonosz nie powinien robić krzywdy, ale właśnie ten zły często będzie powodował to, że będą pojawiały się ranki, odparzenia, będą pojawiały się podrażnienia skóry, czyli takie zjawiska, które często będą wynikiem ocierania się materiału, który nie powinien mieć możliwości przesuwania się. Na przykład się. Za dużego, tak? Bo na się przykład będzie przesuwał. Za dużego, ale właśnie może za małego też. Czyli niedobranego. Niedobranego, czyli tutaj jakby wiele kwestii może mieć znaczenie. Może spowodować źle dobrany biustonosz też to, że nasza postawa będzie wyglądała trochę gorzej, niż mogłybyśmy tego sobie życzyć. Czyli możemy sobie po pierwsze dodać trochę kilogramów niechcący właśnie tym niedobrze dobranym biustonoszem. A możemy odjąć dobrze dobranym? Możemy odjąć. Dziewczyny, odchudzające staniki. Bądźcie z nami do końca. Dokładnie. Możemy sobie odjąć parę kilogramów, ale właśnie tym źle dopasowanym często potrafimy się poszerzyć w takim miejscu naszego ciała, którym wcale nie chcemy, a jesteśmy w stanie to rzeczywiście skorygować. Także to chyba są takie najczęstsze szkody, które możemy sobie zrobić. W takich skrajnych przypadkach, w momencie, kiedy latami nosimy biustonosz, który rzeczywiście mocno wbija się na przykład w tkankę biustu miękką, może to być czynnik sprzyjający również powstawaniu torbieli na piersi. I choroby nowotworowe. I choroby też w konsekwencjach, tak? Chociaż to są naprawdę już rzeczywiście skrajne przypadki. No też nie róbmy ze staników śmiertelnej broni. Dokładnie, tak? Dokładnie, ale jednak mimo ale wszystko. Ale chodzi o to, żeby bardzo przywiązywać wagę. Tak, czyli przywiązywać wagę do tego, jak to będzie wyglądało, bo może się okazać, że latami robimy sobie po prostu niechcący krzywdę. Czyli podsumowując to, w czym nam może biustonosz zaszkodzić, to jeżeli, dziewczyny, jeżeli odczuwamy chroniczny ból barków, czy chroniczny ból szyi, czy cały czas czujemy, że to ciało jest w jakimś sensie tym biustonoszem poranione, urażone, to prawdopodobnie oznacza, że trzeba się udać do Weroniki lub jej analogów w innych miastach. Dokładnie. I dowiedzieć się, co to znaczy dla mnie dobry biustonosz. Weronika nam oczywiście dzisiaj poda różnego rodzaju ogólne zasady, ale pamiętajmy o tym, że każda z nas jest zbudowana jednak inaczej. W związku z tym, jeśli mamy takie dolegliwości, to one mogą pochodzić ze źle dobranego stalnika. Dokładnie. Fajnie, czyli już mamy papierki lakmusowe, gdzie może być pies pogrzebany naszego dyskomfortu. Tak. Natomiast to teraz powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy w doborze biustonosza, które ty widzisz, jak pani mówisz, proszę pokazać mi dzisiejszy biustonosz. Są dwa takie błędy, które notorycznie, jakby mogłabym powiedzieć, że naprawdę w naszym środowisku przyjęło się mówić, że około 80% kobiet w dalszym ciągu nosi źle dopasowane biustonosze. Czasem zakładamy nawet, że ten procent jest jednak nawet większy. To się zmienia, to jest duża liczba, ale to się na szczęście trochę też zmienia. Natomiast te objawy złego, źle dopasowanego biustonosza najczęściej to jest zbyt luźny obwód, który podjeżdża do góry na łopatkach. My nie czujemy już tego podtrzymania, on podjeżdża do góry na łopatkach. Nam jest wygodnie, bo przecież nic nas nie ciśnie, no. Tak? No, ale niestety tutaj będzie lądował wtedy cały ciężar biustu na ramionach, więc to jest też taki sygnał właśnie, że ten biustonosz jest, coś z nim po prostu jest nie tak, czyli on się będzie tutaj troszeczkę wbijał. No i za mała miseczka, to jest drugi taki bardzo czyli upychamy częsty. Kolanem.
Upychamy, tak. To też wynika może z tego, że nie mamy takiej świadomości, że te rozmiary są dostępne, że my możemy po prostu zrobić to lepiej, że nie musimy się dopasowywać do tego, co gdzieś tam przez lata nosiłyśmy. I, no właśnie, tak? To jest tak jak z dziadkiem i garniturem ślubnym, cały czas ma na, znaczy, trzeba dopasować dziadka do garnituru wtedy, tak? Tak, czyli tak. A jest, nawyki. Jest, można powiedzieć, że właściwie co pół roku powinnyśmy kontrolować sobie ten swój rozmiar biustu, bo może się to... Patrzcie. Może się zmienić kilogram w tą, w tamtą, może też rzutować już na ten prawidłowy dobór biustonosza, ale też wszelkie zmiany hormonalne, to się cały czas... Menopauza. Dokładnie, kobiece ciało cały czas się zmienia, więc może się okazać, że biustonosz dobrany pół roku temu już w tym momencie nie jest do końca w porządku. Ale tak, to rzeczywiście te dwa czynniki są chyba, znaczy te dwa objawy, znaczy tak właściwie można powiedzieć, że te błędy, te błędy, tak? Mhm. To są najczęstsze takie problemy. Czyli uwaga dziewczyny, prawdopodobnie to, co mamy za uszami, 8 na 10 z nas dokładnie. Ma za uszami za duży stanik pod biustem, czyli za luźne w obwodzie i za małą miskę, w którą próbujemy upchać kolanem te nasze skarby, tak? Tak, tak. No dobrze. To w takim razie, co to oznacza dobrze dobrany biustonosz, powiedz mi. Dobrze dobrany biustonosz. Tutaj jest wiele czynników wpływających na to, czy dany biustonosz będzie dla nas dobrym biustonoszem. Tak. Bo tutaj każda z nas właśnie, tak jak na początku sobie powiedzieliśmy, jesteśmy, różnimy się, tak? Mamy bardzo różne figury, bardzo, bardzo różne budowy ciała. Ale ogólnie mówiąc, dobrze dobrany biustonosz to jest taki, który daje nam poczucie podtrzymania biustu, ale też komfortu. Tak. Czyli musimy to połączyć, musimy czuć to, że ten biustonosz jest, że on jest dla nas wsparciem, podparciem, ale jednak w dalszym ciągu jest komfortowy. Tutaj pierwszy szok zawsze jest przy mierzalni, kiedy panie do mnie przychodzą na pierwszy brafitting, no właśnie. Że jest takie uczucie, że jednak jest trochę jakby ciasno, ale tak. Mija 15 minut i my się bardzo szybko do tego przyzwyczajamy, a jednak czujemy tą różnicę właśnie w obrębie ramion, w obrębie szyi, że obwód przejął ten ciężar, tak? Właściwie mówi się, że właśnie też w okolicach 80% ciężaru biustu powinno być noszone przez obwód biustonosza, więc on nie może być zbyt luźny. Czyli to nie jest biustonosz, a raczej po niemiecku biusthalter, tak? Bo biusthalter to jest podtrzymywacz biustu. Czyli my mamy element bardziej biusthaltingu niż tak. biustnosingu. Tak, tak, tak. No tak, a, można widzicie, powiedzieć. Polska nazwa nas wprowadza. Tak, no tutaj też oczywiście wszystko zależy od rozmiaru biustu, bo teraz jakby skupiamy się na biuście, który może być trochę bardziej kłopotliwy, czyli pełniejszym rozmiarze, tak? Pełniejszy rozmiar będzie zawsze też rzutował na to, że niestety grawitacja działa mocniej, tak? Czyli mocniej ciągnie. Masa mocniej... razy przyciąganie ziemskie. Dokładnie, mhm. dokładnie. To też tutaj przy tym cięższym biuście czujemy największą ulgę po prawidłowo dopasowanym biustonoszu. No ale sam obwód to też nie jest wszystko. My tutaj jeszcze wracając do obwodów, musimy skupić się na tym, jak jest wykonany biustonosz, z czego jest wykonany obwód i jakie jest na przykład szerokości, jakie są szerokości zapięć, bo to jest też bardzo ważne. I przy biustonoszu, który ma spełnić swoje zadanie przy biuście troszeczkę pełniejszym, to te materiały muszą być mało rozciągliwe. One muszą być elastyczne, ale mało rozciągliwe. A masz przykład? Bardzo ważny jest ten materiał, z czego wykonany jest pas podtrzymujący, czyli tak jak mamy w biustonoszu obwód, on musi mieć możliwość pracy, on musi być elastyczny, żeby to nie było też tak, że czujemy się jakby w takim sznurku owinięte, tak? Musi być możliwość pracy, ale też te materiały, z których one są wykonane, nie mogą mieć tej rozciągliwości za dużej, bo my będziemy z czasem bardzo szybko traciły to podparcie, na którym nam zależy. Więc przez zwyczajne zużycie materiału. Zużycie też, tak. I musimy o tym zawsze pamiętać, dobierając biustonosz, że my też nie dobieramy tego biustonosza, kupując biustonosz u grafiterki, że on nie będzie nam służył 3 lata, tak? On będzie nam służył wiernie, około 8 miesięcy,
Taka jest żywotność zazwyczaj biustonosza. Dziewczyny, wszystkie staniki, które są starsze od waszych wnucząt, wyrzucacie. Tak. To już mamy taką wskazówkę. To zdecydowanie. Ważne jest to, żeby ten obwód był też troszkę szerszy. Nie może być to cieniutki paseczek materiału, który będzie się wbijał niemiłosiernie w ciało. Będzie to bardzo niewygodne. Także to jest bardzo ważne. Fajnie i też by takie było... śliczne oponki będzie nam robił. Też, będzie podkreślać. Się. Będzie podkreślać, dokładnie. Fajnie by było, gdyby w biustonoszu było też troszkę szersze zapięcie, czyli tak jak tutaj mamy na przykład trzy rzędy haftek, które tak. będą dawały też mocniejsze, lepsze podparcie. Czyli trzyhaftkowe bardziej niż dwuhaftkowe tak, większych biustów. Z reguły tak jest. Z reguły tak jest. Także przy obwodach na parę rzeczy zwracamy rzeczywiście tutaj uwagę. Ale nie sam obwód jest tutaj też jedynym czynnikiem, na który musimy no zwrócić właśnie. Uwagę. Kolejną kwestią jest sama miseczka. No tak. Ta miseczka powinna być tak skonstruowana, żeby okalać całą podstawę piersi, żeby ta pierś po prostu miała miejsce w biustonoszu, czyli tak naprawdę chodzi nam o to, żeby ten profil piersi był ładny, żeby tutaj było wszystko płasko, żeby tutaj właśnie ta pierś nie uciekała nam pod bokiem. Pachy. Nie uciekała pod pachę, ale też nie uciekała z tej miseczki właśnie bokiem, bo fishbin w miseczce, jeżeli go mamy, ma stanowić pewien stelaż dla piersi, więc on powinien być jak najbardziej dopasowany do naszego rozmiaru. Także jeżeli kiedykolwiek nam się zdarzy spojrzeć na swój biust w biustonoszu i mamy jakąś bułeczkę, która ucieka, tak? Mamy gdzieś wrażenie, że ten profil biustu jest dużo niżej niż byśmy sobie tego życzyły, no to też jest pewien sygnał, że coś z tym biustonoszem jest właśnie nie tak. Także przy prawidłowo dopasowanej miseczce też warto zwrócić uwagę na to, jak skonstruowany jest chociażby mostek biustonosza. Czyli mostek... A pokaż nam, Weronika, co to jest mostek, mostek. Bo mi się mostek kojarzy z anatomią. Tak. Trochę dobrze, dlatego że ten mostek biustonoszu, czyli element, który łączy nam dwie fiszbiny na środku biustonosza, powinien nam płasko przylegać do naszego mostka na ciele właśnie, tak? Więc czyli rozdzielać biust. Rozdzielać biust, najlepiej by było, żeby rozdzielał. Natomiast oczywiście te mostki są różnej wysokości. Są mostki, które są wyższe, które rzeczywiście nam rozdzielą całą pierś, zakryją ją. Natomiast są też takie konstrukcje, które nie będą nam dawały takiego mocnego zakrycia, dużo niżej, dużo bardziej mogą wyeksponować dekolt. No tak. Także to jest bardzo, bardzo ważne przy doborze. Ale dla większego biustu, powiedz mi, jest lepszy wyższy mostek czy niższy mostek? Jeśli nie chcemy uzyskać tak zwanego efektu serdelka, czyli tak. nierozdzielonego biustu. Sugerowałabym raczej mostek trochę wyższy. Wyższy. Tutaj będzie bardzo ważnym czynnikiem decydującym właściwie też nasza konsystencja piersi. Jeżeli biust jest bardziej wiotki, no to tutaj absolutnie konstrukcję z niskim mostkiem, który mam tutaj na przykład w takim no modelu, właśnie. To jest dość niski mostek mimo, biustonosza. Mimo, że duża miska, duża to nie miseczka, jest ale to jest wskazany. Tak, to jest tak zwany biustonosz typu plancz. I ten mostek tutaj jest niski. Przy biuście bardziej wiotkim możemy osiągnąć niestety takie wrażenie, że ta pierś jakby skłania się do środka, że ona się tutaj ucieka. Będzie uciekać, tak? A tutaj i tak możemy nie wypełnić tej miseczki, więc dobrze jest dobrać sobie taki biustonosz pod siebie konkretnie, tak jak będziemy do tego wracać, że to jest wszystko bardzo indywidualne, ale mimo wszystko tak na co dzień, kiedy mamy na przykład bardziej aktywny dzień, kiedy nie chcemy eksponować dekoltu do jakiejś pięknej sukni, to fajnie jest pójść w stronę właśnie mostków troszkę wyższych, bo one będą sprawiały dużo większy komfort i będą nam wiernie służyły. Biustonosz będzie dla nas rzeczywiście takim przyjacielem, że to nie będziemy marzyć o tym, żeby go zdjąć od razu po przyjściu do domu. Tak. Dokładnie. Poczekaj, wiesz co, ponieważ ja sama też się bardzo dużo uczę na spotkaniach z moimi gośćmi i z tobą również, to żebyśmy się nie zgubiły i nic tam ważnego nie umknęło, to ja podsumuję to, co zapamiętałam z dotychczasowych twoich rekomendacji. Tak. Po pierwsze, dobrze dobrany rozmiar w obwodzie. Po drugie, pas trzymający biust, rozciągliwy, ale nie za nadto. Dokładnie. Po trzecie, trzy haftki minimum, dwuhaftkowce wyrzucamy. Po czwarte,
w miarę wysoki mostek rozdzielający biust i fiszbiny w pełni okalające biust oraz co pół roku, 8 miesięcy zmiana staników. Tak. Czy ja zapamiętałam wszystkie dotychczasowe rekomendacje? Wszystko tak, tylko tutaj właśnie jeszcze wróćmy do tego dwurzędowego zapięcia. Tak. Ono nie jest złe w momencie, kiedy ten nasz rozmiar biustu rzeczywiście nie jest też zbyt duży. Ja mówię tak trochę ze swojego punktu widzenia, tutaj czyli tutaj będzie wygodnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna przy dobrze dopasowanym biustonoszu, to są jeszcze ramionczka. O, ramionczka. Tak jest. Ramionczka, które nie mogą być cieniutkimi paseczkami w momencie, kiedy nosimy przed sobą rzeczywiście spory ciężar. Albo będzie to po prostu niewygodne, będzie się wbijało. Jest wiele różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o ramionczka. Bardzo wygodnym biustonoszem, jeżeli chodzi o naprawdę ciężkie biusty, będą takie rozwiązania, czyli poszerzone, wyściełane materiałem od środka. Ramionczko, które może nie będzie na lato do odkrywania do bluzeczek na ramionczka, ale bardzo wygodnie będzie się sprawdzało właśnie podczas codziennego użytkowania. Ramionczka, które też będą troszeczkę już bardziej klasycznej formie, ale mimo wszystko szerokie. Te 2 cm to jest taki, myślę, że przy obfitszym biuście minimum. Natomiast biusta trochę mniejsze mają troszkę łatwiej. Tutaj jest ten ciężar nie jest tak duży, że nie musimy na takie rzeczy aż tak bardzo zwracać uwagi, ale jednak tutaj ramionczko też jest bardzo ważne. Ono nie powinno też być z materiałów, które na przykład w ogóle się nie rozciągają. One musi mieć możliwość pracy, bo będzie się po prostu wrzynało. Także też wygodne, dopasowane tutaj też przy regulacji. Zawsze na to zwracamy uwagę, żeby to było też jak najbardziej komfortowe. Super. No dobrze. Jeżeli nawet nie mamy dostępu do tak fantastycznej osoby jak brafiterka, to idąc do sklepu sieciowego już dzięki Tobie wiemy, na co zwrócić uwagę, zaopatrując biustonosz większe biusty, tak. Ale wiesz co, ja mam takie pytanie, jak się zmierzyć przed tym wyjściem do sklepu? No to mierzymy się często trochę inaczej niż nam mogłoby się wydawać, powinniśmy się zmierzyć centymetrem. Dość stabilnie, dość ścisło. Powinnyśmy się zmierzyć idealnie na linii fiszbin, którą mamy. Z przodu i z tyłu ta linia powinna być pozioma. I mierzymy się, co ważne, bez żadnych luzów krawieckich. My powinniśmy się zmierzyć naprawdę na ścisło. Dlatego, że my mierząc się centymetrem mamy przed sobą coś, co się nie rozciąga. Tak? Tak. Materiał biustonosza jednak pracuje, więc to jest ważne, żebyśmy właśnie wzięły też na to poprawkę, że... Czyli na ścisk na wysokości fiszbin. W staniku naszym dzisiejszym, może czy być bez? W staniku, to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę chodzi nam o ten wymiar mniej więcej, dlatego dobra. Że każda marka niestety, czy producent ma trochę te rozmiarówki różne, więc to jest tak naprawdę punkt wyjściowy, który my sobie musimy złapać, rzeczywiście mierząc się, ale nie zawsze będzie to tak, że będziemy mieć ten rozmiar jeden dobrany i on będzie taki zawsze i zawsze tak będzie wypadał. No dobra, czyli krótko mówiąc, ścisło na wysokości fiszbin. Dokładnie. A jak sobie zmierzyć w takim razie obwód biustu do miski. Jeszcze wracając do obwodu biustonosza, o czym nie powiedziałam, od tego obwodu, który nam wyszedł, my powinniśmy parę centymetrów zazwyczaj odjąć, szukając biustonosza. Powinnyśmy odjąć, dlatego że właśnie to, co powiedziałyśmy sobie, że ten obwód jest rozciągliwy, czyli jeżeli na przykład mamy pod biustem 83 cm, to prawidłowym obwodem biustonosza będzie bliżej 75-80, jeżeli chodzi o obwód już na rozmiarówce na staniku. To jest ważne. Jeżeli weźmiemy bardzo sobie obwód ważne. Większy, na przykład 85, będzie to rzutowało na to, że za jakiś czas on zacznie, wrzucimy do pewnego punktu wyjścia, czyli on zacznie podjeżdżać do góry, nie będzie dawał już tego, o co nam chodzi. Czyli moje kochane dziewczyny, jestem przekonana, że większość z Was o tym nie wiedziała, mierzymy się na wysokości fiszbin, na ścisk i odejmujemy 2-3 centymetry, czyli jak nam wyjdzie rozmiar między rozmiarami, to idziemy w kierunku mniejszego. Lepiej, tak byłoby lepiej zrobić, ale tutaj też znowu wiele czynników ma wpływ. A jak zmierzyć rozmiar miski? Miski.
Miskę najlepiej jest zmierzyć w biustonoszu miękkim. W biustonoszu. Najlepiej jest zmierzyć się w biustonoszu mimo wszystko. Czy ale na przykład takim sportowym można? Taki zobacz. Sportowy może będzie dawał nam trochę za bardzo zaniżone efekty. Tak, bo one mają za zadanie biustonosze sportowe trochę kompresować biust. Okej, okay, to pokaż nam, w jakim biustonoszu. W biustonoszu się miękkim mierzyć. Bardziej mam na myśli coś w tym stylu, czyli po prostu miękka miseczka. Może być z fiszbiną, może być bez fiszbin. To chodzi bardziej o to, żebyśmy, jeżeli biust mamy troszkę gdzieś tam już opadający, tak można powiedzieć, ładnie powiedzieć, możemy zrelaksowany, to łatwiej jest nam będzie się zmierzyć właśnie już z jakimś delikatnym stelażem w postaci właśnie biustonosza, nawet tego, który jest nie do końca dobrze dopasowany. Czyli mierzymy się tak, zakładamy swój stanik, jaki mamy, trudno tak, pal 6, tak. Mierzymy się pod biustem na wysokości fiszbin, tak. Na ścisk, odejmujemy 2-3 centymetry, mierzymy miseczkę przez środek, największy. Najlepiej przez środek, przez szczyt piersi, w miejscu, w którym ta pierś rzeczywiście wydaje się być nam największa i też trzymamy poziom, to niech to będzie w jednym poziomie. I to jest bardzo taki równolegle do siebie ten pomiar. Dokładnie. I no wtedy dobrze. Mając takie dwa wymiary, sięgamy do danej rozmiarówki, jaką oferuje nam dany producent. I czyli musimy sobie ustalić. Tak, jaki ten rozmiar. A gdzie taką tabelkę znaleźć? Tabelki na pewno znajdziemy na każdej stronie internetowej, każdego producenta. Tabela rozmiaru biustu wpisujemy w Google i patrzymy, który nasz rozmiar najbliższy. Gdzie będziemy się łapać. Natomiast tutaj niestety zdarza się tak, że część producentów czasem sami się nie trzymają swoich tabel rozmiarowych, więc tutaj właśnie to jest też to. No ale to już następny trudność. Krok mierzenie, tak? Tak, dokładnie. A czy jesteś w stanie mi rozwiązać taką zagadkę moją? Tak. Jeżeli ja mam 90 pod biustem, tak. I 116 w obwodzie, to co mi z tego alfabetyczno-cyfrowego stanika powinno wyjść? No to przy 90 w obwodzie, kiedy zmierzyłyśmy się, tak, to jest 90, no to sugerowałabym wtedy raczej zejść do obwodu 85, mniej więcej 85. Natomiast miseczkowo tutaj może to wypaść trochę więcej niż mogłybyśmy się też bardzo często spodziewać, czyli podejrzewam, że w okolicach Z może nie, ale możliwe, Z że nie, przy 116 w biuście mogą to być okolice IJ, możliwe, tak. Że gdzieś to tak będzie wypadało. Brawo, zdałeś egzamin, bo dokładnie tak mniej więcej HJ. Tak, u mnie to też było. Właśnie zakres rozmiarowy, więc to wszystko 85 zależy. HJ to są takie, tak. Te moje staniki sukienkowe, tak. Ale wiesz co? Jako właścicielka dużego biustu powiem ci tak, mam taki stanik dobrany przez brafiterkę, natomiast na co dzień on jest dla mnie trochę za uciążliwy. On jest pewnie dobrze dobrany, tylko ja też nie potrzebuję mieć aż takiego cuda przed sobą, kiedy, nie wiem, pracuję w ogródku, czy po prostu idę po zakupy. Co byś doradziła mi, na co zwrócić uwagę mi, czyli większobiustowcowi, na co byś zwróciła uwagę, żeby sobie troszeczkę bardziej taki łagodny wymiar kary zastosować? No tutaj możemy wymiar kary. No, nie o to chodzi, żeby biustonosz był karą. Właśnie dobrze by było, żeby on. Dla mnie mój biust jest karą. Tak, to jest coś, co rzeczywiście. Biustonosz właśnie powinien być tym naszym przyjacielem, tak jak wspomniałyśmy, więc dobrze by było, żeby jeżeli czujemy, że ten biustonosz dobrany przez brafiterkę w dalszym ciągu coś jest nie do końca tak, no to następnym razem zwróćmy uwagę na to, czy może jednak materiał, z którego jest uszyty, czyli na przykład tak jak ten. To jest bardzo fajna forma. To jest bardzo fajna forma biustonosza, który jest z dzianinek. To ja go poproszę. To są bardzo przyjemne dzianinki, bardzo delikatnie formujące biust. To nie jest takie właśnie zebranie, że aż pod brodę nam biust wędruje. Tak naprawdę, jeżeli chcemy wygody, no to zwróćmy uwagę na materiał. Materiał ma ogromne znaczenie. Jeżeli ten materiał będzie dla nas przyjemny, jak my założymy biustonosz już przymierzalnie i czujemy, że tak, to jest ta jakby nasza druga skóra, mimo tego, że na początku zawsze mamy wrażenie, że no jest trochę ścisło, tak? No to będzie miało ogromne pokaż znaczenie. Także to na przykład jest dzianinka typu Simplex, tak to się nazywa. Simplex? Tak.
Simplex. Bardzo przyjemna, bardzo taka przyjemna. Troszkę jak koszulka, jak Milanes niegdysiejszy. Wy będziecie wiedziały, dziewczyny. Technologicznie... Czekajcie, ja tu się spróbuję jakoś do tego przymierzyć. Technologicznie o, materiały są to jest piękne. Mój size, zdaje się, miskowy, nie? To jest, oj, chyba wzięłam troszkę mniejszy obwód akurat, ale nie no ja obwodu na razie się jeszcze nie czepiam. Tak. Czyli po to, żeby było wygodnie, tak. Zwrócić uwagę na delikatne materiały. Delikatne materiały. To tak, jest elastyczne fajne. Koronki na górze, tak jak tutaj. Ta miseczka ale na górze zobaczcie, pracuje. Tu jest koronka, ale tutaj podszyta. Jest znowu ten Milanes. Tak, ona jest podszyta, tak? Bo sama koronka może nie utrzymać biustu. Potrzebujemy czegoś, co da jeszcze na dodatkowe. Na pewno nie utrzyma sama koronka. Dokładnie. Zobaczcie, jaki elegancki. Elegancko, no dobra, tak mam nadzieję, że dziadkowie nie będą z wami oglądać tego programu, tak. Bo mnie później wrzucą na jakieś strony dziwne. Możemy też pokusić się, jeżeli zależy nam na wygodzie, tak. Na biustonosz typu spacer. To jest technologiczna Oho. Nowinka. Czyli biustonosz z delikatnej pianki, która jest skonstruowana tak, że w środku mamy właściwie powietrze. Tutaj, poka, poka. Tak. To wygląda w ten sposób. To jest, no to jest jak druga skóra. To ma właściwości tak. Odzieży sportowej, więc to jest rzeczywiście coś bardzo wygodnego. Jednakże ułożenie w takim biustonoszu, który nie ma żadnego przeszycia, takiej mocy sprawczej układania biustu, będzie bardzo naturalny. Także tutaj też ten kształt będzie być może troszeczkę inny niż chociażby właśnie w tym, co sobie patrzyłyśmy tutaj ten miękki. Świetnie. No i wiesz co, to teraz tak. Poszłyśmy do brafiterki, ja parokrotnie byłam i muszę powiedzieć, że najbardziej mnie zadziwiło i popraw mnie lub się zgódź, że fajna, bardzo sympatyczna brafiterka powiedziała mi, no to teraz Beatko ściągamy biust z pleców. Dokładnie. Co to znaczy, powiedz mi? Oznacza to, że samo naciągnięcie biustonosza to jest troszeczkę mało. My po założeniu, po zapięciu biustonosza powinnyśmy jeszcze ten biust ułożyć tam, gdzie jest na niego miejsce, czyli w miseczce. Dobrze zakładając biustonosz, dobrze założony biustonosz mamy na myśli to wtedy, kiedy wyciągamy, wkładając płasko rękę do miseczki od góry, przeciągamy piersi, całą podstawę piersi. A mnie jeszcze się kazano schylać do przodu. Tak, schylić, bo grawitacja pomaga, tak? Także schylamy się, rzeczywiście to nam pomaga, ale ważne jest to, żebyśmy czuły, że przesuwamy całą tkankę miękką biustu właśnie tam. Spod pachy spod na środek. Pachy, bo zdarza się tak, zakładając biustonosz, że ta tkanka potrafi troszkę uciec do tyłu, no, tak? Na plecy, i jeżeli ucieka. Będziemy dopuszczały do tej sytuacji, że właśnie ten drut będzie zgniatał pierś, no to nawet dobrze dopasowany rozmiar nie będzie wygodny, ale też właśnie to przesunięcie całej tkanki do środka będzie rzutowało na to, jak będzie wyglądała ta pierś, bo może się okazać, że zakładając biustonosz u brafiterki, takie pierwsze wrażenie, no przecież on jest za duży, tak? Ale żeśmy dopiero... z pleców dokładnie, nie ściągnęły biust. Tak? Dziewczyny, nie wiem, czy sobie zdawałyście sprawę z tego, że my nosimy biust na plecach. Bardzo tak. Proszę, taka fantastyczna tutaj nam wyszła anatomiczna, tak. Anatomiczne zdziwienie. Czyli jak już dobrałyśmy ten biustonosz, odpowiedni w obwodzie, odpowiednią tak. Miseczkę, z mostkiem, z trzema zapięciami i szerokimi ramionczkami, to po założeniu robimy skłon, wkładamy rękę w miseczkę i ściągamy biust z pleców, tak? Dokładnie. Żeby wypełnił całą miseczkę, a fiszbina go objęła pod pachą. Dokładnie. Jak ja to pięknie powiedziałam. Pięknie. Weronika, naprawdę. No dobra, ale słuchaj, ja cię nie wypuszczę, póki tak. Nam się nie wytłumaczysz. Tak. Bo pewnie wiesz to lepiej jak ja, my jesteśmy ciekawe. Dlaczego dobre biustonosze są takie drogie? Tak, dobry biustonosz jest drogi. Dlatego, że musimy zdawać sobie z tego sprawę, że on, dobry biustonosz składa się z minimum 30 elementów zszytych ręcznie. To nie jest tak, że to maszynowo jest szyte oczywiście, to siedzą szwaczki i szyją. Więc to jest wszystko ręczna robota, która jest bardzo pracochłonna. My też musimy pamiętać, że zanim szanująca się firma brafittingowa wypuści biustonosz na rynek jakąś nową konstrukcję, ta konstrukcja jest przynajmniej pół roku testowana. To nie jest tak, że tutaj po prostu ktoś sobie coś wymyślił i lecimy, tak? I to prawie jak leki, słuchaj, czwarta faza badań klinicznych. Dokładnie, ale to jest ważne, bo jeżeli mamy dobrą konstrukcję, no to ten biust wygląda też naprawdę najlepiej, jak możemy sobie to wyobrazić. Także dobry biustonosz niestety z racji też jakości materiałów, jakie będą użyte, no bo to będzie miało ogromne no tak. Tej
tych wyściółek, tych ramionczek, to czy mamy podwójne przeszycie, czy mamy właśnie ten obwód z jakiejś delikatnej koronki, która się szybko rozciągnie, czy na przykład właśnie z dzianiny typu Power Mesh, która jest rzeczywiście taka siateczka, która nie daje prawie w ogóle tej możliwości rozciągnięcia się. Także tutaj jest wiele czynników na to rzutujących i tutaj też... Ale jubilerska robota przy naszych stanikach w każdym razie. Tak, jeżeli mamy koronkę, która jest przepiękna, ona też będzie tutaj droga podbijała. Sama w sobie, tak, prawda? Dokładnie. Więc... A powiedz mi, czy ja mogę się posilić na taką wskazówkę dla babci, że jeżeli co pół roku, 8 miesięcy mamy zmieniać biustonosz, to miejmy jeden bardzo dobry niż trzy byle jakie, tak. A raz na pół roku praktycznie każdą z nas stać na ten lepszy biustonosz. Myślę, że tak, że to jest też dużo lepsze dla naszego biustu. Ideałem by było, gdybyśmy miały tych dobrych biustonoszy minimum dwa. Tak, żebyśmy mogły sobie na zmianę je nosić, żeby to zawsze było tak, że ten biust będzie miał podparcie, ale rzeczywiście... No kochana, nie negocjuj, przynajmniej tak, jeden. Przynajmniej dziewczyny, jeden. Nie słuchajcie jej, ona tutaj cudów od nas wymaga, ale tak. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania, tak. Zanim się rozstaniemy z żalem. Tak. Muszę przyznać, bo ja bym mogła godzinami. No dobrze, to skoro wiemy, dlaczego biustonosz to nie jest tani gadżet bieliźniany, ale powiedz mi, czy my, babcie, często emerytki, nie mające nie wiadomo jakich budżetów, jasne, możemy i mamy szansę znaleźć na rynku biustonosz taki na naszą kieszeń? Myślę, że jak najbardziej, dlatego że nasz rodzimy rynek bieliźniany też bardzo pięknie się rozwinął i tak naprawdę w zakresie od 100 do 200 zł mamy bardzo szeroki wybór, jeżeli chodzi o... O znalezienie czegoś dla siebie, aż tak? Aż tak strasznie nie boli raz nie, na kilka myślę, że miesięcy. Aż tak strasznie nie, także myślę, że to też nie jest aż taki duży wydatek, żebyśmy musiały aż tak sceptycznie do tego podchodzić, tak? No to dziewczyny naprawdę nie ma co płakać, dokładnie, raz na 7-8 miesięcy 120 myślę, zł. Każda z nas powinna wygospodarować, bo to przecież nie tylko estetyczny wygląd, ale również zdrowie i dobre samopoczucie. Dokładnie. Najlepiej oczywiście udać się do brafiterki, ale zobaczcie, jeżeli was wizyta w salonie brafittingowym w jakikolwiek sposób odstraszała poczuciem, że to będzie kosztował majątek ten nasz biustonosz, to dzisiaj nam to Weronika pięknie odczarowała. Nie musi 119 tak zł to naprawdę nie jest coś bardzo bolącego dla naszych portfeli, po to, żeby uniknąć bolących pleców, prawda? Tak, tutaj... Zwłaszcza, co ważne, że usługa brafittingu powinna być bezpłatna. No jasne, ja w ogóle nawet o tym nie mówię, że jak sobie na przykład warszawskie babcie pójdą na Żelazną do Weroniki, to Weronika zczarżuje nas tylko za stanik, natomiast jej urok jest w gratisie. Weronika, bardzo ci dziękuję, ja natomiast również. Proszę cię, żebyś mi publicznie obiecała, że jeszcze się spotkamy, bo ja mam parę stanikowych pytań jeszcze. Będzie mi bardzo miło, bardzo chętnie. Przyjdziesz do nas jeszcze? Jak najbardziej. Super, a może kiedyś udamy się z kamerą do ciebie. Dziękuję serdecznie ci bardzo, zapraszam. Dziewczyny. Pozdrawiam was i miłego noszenia. Do widzenia.